Nowe mieszkanie, nowa przepiękna asystentka i nowy odcinek dla Was, naszej domowej siłowni. Dzisiaj zajmiemy się przysiadami w różnych wariantach, żeby wzmocnić nasze nóżki, które są potrzebne do wielu rzutów judo, m.in. do iponsoi nagi. Idea przysiadu polega na tym, że chcemy stojąc na dwóch nogach schować biodra między nasze kostki. Możesz to teraz zademonstrować. Ważnymi elementami, o których musimy pamiętać, wytrzymaj proszę teraz w tej pozycji, jest to, że nasze stopy stawiamy trochę szerzej niż biodra. Staramy się, żeby nasze kolana szły nad małym palcem u stopy. Nie pozwalamy na to, żeby schodzimy na paluch lub do środka poza stopę, dlatego że wtedy możemy uszkodzić sobie kolana. Teraz wstań. Również pamiętamy o tym, kiedy jeszcze stoimy, aby ustawić nasze łopatki tak, jak tłumaczyliśmy to w poprzednich odcinkach. Kiedy poprawnie ustawimy nasze łopatki, pamiętamy o tym, że przez cały ruch nie może ulec zmianie ustawienie naszych pleców. Czyli dbamy również o nasz odcinek lędźwiowy, który nie może w nim pojawić się gard. Zademonstruj to. Kiedy za nisko się zejdzie, o, widzimy, że tu pojawia się gard. Tego unikamy. W poprzednich odcinkach mówiłem Wam, jak ważne jest to, żeby progresować to dane ćwiczenie w czasie, czyli żeby ono z treningu na trening było coraz trudniejsze. Tutaj sposobem progresji może być zaangażowanie do pracy również naszych łydek w ten sposób, że robiąc normalny przysiad, wchodząc do góry, wyskakujemy jednocześnie. Dzięki temu możemy mocniej zaangażować nasze łydki, co trochę utrudni zadanie również kondycyjnie. Jednak pamiętamy o tym, że nigdy nie progresujemy ćwiczenia, jeśli to by oznaczało utratę naszej techniki. Kolejnym sposobem na utrudnienie i urozmaicenie sobie tego ćwiczenia jest przybrać pozycję sejza i z niej wyskoczyć do pozycji dolnej naszego przysiadu. Jednak pamiętajmy o tym, aby dbać o naszą technikę. Proszę bardzo. I wtedy robimy pełen przysiad. Wracamy na dół i delikatnie wracamy na nasze kolana, żeby ich nie rozwalić. I następnie możemy powtórzyć to ćwiczenie. Kolejnym wariantem tego ćwiczenia mogą być tak zwane telemarki. Pokaż proszę, piękna asystentko. Pamiętamy oczywiście o tym, aby nasze kolana nadal szły nad małym palcem, bo to jest tutaj szczególnie istotne. I aby noga ta z przodu, wykroczna noga, była tą nogą, która nas wybija, która nas trzyma. Noga z tyłu jest tylko nogą pomocniczą dla zachowania równowagi. Staramy się nie dotykać kolan do ziemi, jednak schodzić im jak najniżej. Przysiady nie są łatwym ćwiczeniem, ale warte są wykonywania. W związku z tym pamiętajcie o tym, aby zaglądać w opisy pod filmikami, gdzie będziemy zamieszczać challenge dla Was i dla naszych trenerów. Piszcie o Waszych wynikach w komentarzach. I do zobaczenia jutro w następnym filmie. Cześć!